Poznaliśmy pierwszego uczestnika programu Rolnik Szuka Żony. Ma 56-hektarowe gospodarstwo i lubi chodzić na strzelnice. Dziewiąta edycja Rolnik Szuka Żony już niebawem zagości na ekranach telewizorów w polskich domach. TVP ujawniła właśnie, kto jest pierwszym uczestnikiem randkowego programu prowadzonego przez Martę Manowską. Rolnik Szuka Żony to cieszące się ogromną popularnością show TVP. Wiosną bieżącego roku mieliśmy szansę poznać kandydatów na uczestników dziewiątej edycji. Do udziału w programie zaproszeni zostali jednak ci, którzy dostali najwięcej listów. 4 września Telewizja Polska wyemituje pierwszy odcinek show. To wtedy poznamy pełną listę uczestników tej edycji. Na nagraniu zamieszczonym między innymi na oficjalnym Facebooku stacji można zauważyć ujęcia z panem Tomaszem. Mężczyzna w sierpniu bieżącego roku skończył 24 lata. Miłość do rolnictwa zaszczepili w nim rodzice. Z nimi oraz z bratem opiekuje się mającym 56 hektarów gospodarstwem rolnym. Rodzinne przedsiębiorstwo specjalizuje się produkcji roślinnej m.in. pszenicy i konopi siewnych. Przeczytaj też: Marta z Rolnik Szuka Żony pokazała kuchnię po remoncie. Relikt przeszłości i temat licznych dyskusji. Rolnictwo nie jest jedyną rzeczą, którą zajmuje się pan Tomasz. 24-latek jest studentem na kierunku finanse i rachunkowość. Uwielbia czytać książki o rozwoju osobistym. Dba także o swoją sylwetkę i kondycję, często odwiedzając siłownię. Mężczyznę interesują również militaria. Jak do tej pory wyglądało życie uczuciowe pana Tomasza? 4 lata temu zakończyła się jego ostatnia poważna relacja. W programie Rolnik Szuka Żony ma nadzieję znaleźć miłość na całe życie. Jaka jego zdaniem powinna być relacja? Uważa, że idealny związek to tworzenie uczucia wspólnie, jednocześnie dając drugiej osobie miejsce na realizację siebie, spełnienie swoich marzeń i pasji. Napisała o nim stacja TVP. Uczestnikowi show prowadzonego przez Martę Manowską najbardziej podobają się kobiety, które mają długie włosy i czarujący uśmiech. Zwraca również uwagę na to, czy dba o swoją kondycję fizyczną. Pan Tomasz swoją przyszłość widzi w rodzinnej miejscowości, z żoną i dziećmi.